Dzień dobry moi drodzy, zapraszam Was dzisiaj na film dotyczący gładzi. Trochę o tym, dlaczego ostatecznie się na nie zdecydowaliśmy, które ściany sobie wykluczymy z tych gładzi, bo myślę, że nie ma sensu robić ich wszędzie, ale to co chcę powiedzieć to to, że zdecydowaliśmy się generalnie zrobić je praktycznie w całym domu. Zaraz Wam pokażę ściany, których nie będziemy robić, no bo tak jak mówię, są elementy, gdzie jest to zwyczajnie potrzebne. Jak planujemy zabudowę na całą ścianę, no to wiadomo, że tam tych gładzi robić nie będziemy. My, jak wiecie, mamy tynki gipsowe i czy jeszcze raz byśmy je zrobili, czy nie, to jest raczej kwestia dyskusyjna. Nagrałam film na temat tego, że drugi raz byśmy ich nie zrobili. Być może byśmy zrobili, ale tynki twarde. Te tynki są miękkie i niestety jakieś każde puknięcie, stuknięcie powoduje, że one są zarysowane, wgniecione. No i mam szczerą nadzieję, że po prostu po tych gładziach, gruntach i farbach te ściany się wzmocnią. Na chwilę obecną są w stanie tragicznym, dlatego też zdecydowaliśmy się zrobić gładzie w całej praktycznie chacie. Trochę myśleliśmy na temat tego, gdzie zrezygnować, bo może w salonie zrobimy sobie jakieś płyty, jakieś cegiełki, jakieś lamele albo coś takiego, ale na ten moment nie mamy jeszcze w pełni takiej wizji i stwierdziliśmy, że na razie wszystko pomalujemy w jednym kolorze i może gdzieś tam powolutku, jak się będziemy urządzać, coś sobie gdzieś dodamy. Nie chcemy teraz też na siłę podejmować miliona decyzji, bo wiem, że po prostu coś takiego później sprawia, że nie będziemy z tego zadowoleni, jak wszystko będzie robione na szybko. Ja jestem fanką takiego wykończenia, gdzie wszystko robimy powolutku, dobieramy pewne elementy do siebie i myślę, że jeżeli ktoś nie ma projektu wnętrz, to takie rozwiązanie jest najlepsze, żeby tak spokojnie, powoli i w przemyśleniu się urządzać. Więc tak też u nas będzie. Więc jesteśmy teraz w naszym takim pokoju najmniejszym, który ma około 10 metrów i tutaj będą robione gładzie po całości. My się zdecydowaliśmy na fachowca. Na fachowca, który robił nam łazienki. Oskar stwierdził, że nie będzie robił gładzi, ponieważ próbował robić gładzie w kotłowni, zrobił tam sufit i ściany i niestety nie należało to zajęcie do najprzyjemniejszych w jego opinii. Bał się po prostu, że tutaj sobie nie poradzi, że będzie się denerwował i że nie wyjdzie to dobrze i przede wszystkim też ze względu na czas zdecydujemy się, żeby zrobił to fachowiec. Jesteśmy umówieni pod koniec września, więc niebawem tak naprawdę te gładzie już tutaj u nas będą zrobione. Jeśli chodzi o cenę, to cena myślę, że ogólnie jak na cały dom jest ogromna, no bo jednak jak za gładzie 13 tysięcy, bo tyle mamy zapłacić, to jest to ogromna kwota. Jednak patrząc na to, że będziemy mieli wyszpachlowany i wygładziowany praktycznie cały dom, bo cały garaż, w sensie sufit w garażu, wszystkie sufity w domu i praktycznie wszystkie ściany w domu, no to myślę, że jest to w porządku cena i zaznaczę, że jest to cena z materiałem. Więc za robociznę wyjdzie tam około 20-30 zł za metr kwadratowy, więc uważam, że to jest w tych czasach naprawdę spoko cena. Możecie dać znać, jak to u Was wygląda i jak w Waszej lokalizacji te ceny za gładzie wyglądają. Jeśli chodzi o materiał, który będziemy tutaj używać, to jest to gładź w wiadrze gotowa z KB. Zaraz Wam pokażę, jaka to jest konkretnie gładź, ale to jest chyba ta Profinish z takim szarym dekielkiem. No i pokażę Wam, które ściany będziemy wykluczać z tych gładzi. Pierwszą ścianę, którą będziemy wykluczać, to jest to ściana z garderoby. Tutaj jest to 2,5 metra i na te 2,5 metra nie będziemy robić tej gładzi. Na te ściany, które są po bokach, stwierdziliśmy, że robimy. Tutaj raczej żadnych ozdób nie będzie, tylko farba, więc żeby się po prostu nie denerwować, to już to zagładziujemy, żeby mieć spokój. Teraz przechodzimy do sypialni. Tu jeśli chodzi o sypialnię, to na razie też nie wiemy, jak to będzie wyglądało. Nie wiem, co tu będzie, nie wiem, jakie będzie łóżko, nie wiem, jakie będą lampy, wszystko powolutku, więc na razie po prostu też robimy
gładź. Jeśli chodzi o nasz korytarz pomiędzy tutaj wszystkimi pomieszczeniami, on zostanie też w całości wygładziowany, tak samo sufit. To, co nam odpada, to jest łazienka, ponieważ mamy ją wypłytkowaną. Tu jest jedna łazienka, tu jest druga łazienka, ta mniejsza toaleta. Dwa pokoje, które są tam przede mną, a za wami. Jeśli chodzi o salon, to tak samo. To, co wykluczymy, to będzie jeszcze ścianka w spiżarce i ścianka w drugiej garderobie, która jest przy korytarzu, no i wszystkie ściany w garażu. Tam stwierdziliśmy, że bez przesady, już tam gładzi robić nie będziemy i tak tych metrów wyszło nam dosyć sporo. Także no, tam na razie sobie darujemy i zobaczymy, co w tym garażu wyjdzie. Niestety padł nam mikrofon, więc mam nadzieję, że będzie mnie słychać i że nie będzie jakiegoś mega wielkiego pogłosu. Tak jak mówiłam, nie wiadomo, co w tym garażu się wydarzy. Być może zrobimy tam jakąś imitację betonu albo coś takiego bardziej szorstkiego, jak ten garaż przystało, żeby to było w takim klimacie bardziej surowym, trochę piwniczym. Zobaczymy też, co tam Oskar sobie wymyśli. Ale generalnie tam gładzi nie robimy. Także to wszystko tak naprawdę, co będziemy wykluczać. Jeśli jesteśmy już w temacie wykańczania, szpachlowania i gładzi, to nie mogłabym tutaj nie wspomnieć o parapetach, które do nas przyjechały. No i myślę, że mogę Wam je już pokazać. No i tak naprawdę, jeśli chodzi o parapety, to my mamy tylko trzy w naszym domu, z czego jeden tak naprawdę wyląduje w garażu, no bo większość okien mamy do ziemi, więc tutaj parapetu nie będzie. W kuchni parapetu też nie będzie, bo będziemy ciągnąć blat jakby do samego okna, do samej ramy, żeby sobie powiększyć ten blat roboczy. A w łazience mamy to wykończone płytkami, także tutaj też parapetu nie będzie. Tam są dwa, ale jest tutaj w tym pokoju słabe światło na ten moment, więc może przejdę sobie do drugiego pokoju i tam mamy jeszcze jeden parapet i pokażę Wam, jak on dokładnie wygląda. Zdecydowaliśmy się na parapet granitowy. Wygląda dosyć ciekawie, jest taki czarno-brązowy, o ile mogę tak to nazwać. Jeśli chodzi o frezy, to zdecydowaliśmy się raczej na takie proste frezowanie. Wygląda całkiem klasycznie. Ten blat ma 1,80 m. Jeśli chodzi o szerokość, to my się zdecydowaliśmy na 25 cm. No i myślę, że jeśli chodzi o efekt, to będzie to całkiem fajnie wyglądać. Ja szczerze mówiąc, dosyć długo się zastanawiałam, jaki parapet wybrać, czy jakiś drewniany, czy z konglomeratu, czy z płyty. I przez dłuższy czas mieliśmy na uwadze jasny konglomerat, jakiś taki biały, albo taki bardziej beżowy, żeby trochę rozjaśnić też to pomieszczenie, ale później stwierdziliśmy, że do czarnych okien to chyba jednak czarny kolor lepszy. No i tak jak poczytaliśmy opinie, podowiadywaliśmy się, no to niestety nie każdy konglomerat jest dobrym konglomeratem. Konglomeraty bardzo lubią się rysować, mają taką strukturę czasami podobną do plastiku, więc niestety nie zawsze jest to dobre rozwiązanie. A to jest granit, więc to na pewno będzie materiał wieloletni. Jedyne, co tak naprawdę może się z nim stać, no to może się delikatnie porysować, ale myślę, że naprawdę nie będzie to aż tak widoczne. Kamień na pewno da efekt takiego eleganckiego domu, na którym mi niekoniecznie zawsze zależy, bo fajnie by też było dać na przykład parapety w takim kolorze drewnianym, jednak my mamy dosyć dużo kwiatów i no kamień jednak jest takim materiałem niezniszczalnym, który będzie nam służył wiele lat, a jakaś sklejka czy parapety drewniane, no niestety po czasie mogłyby wyglądać no mocno średnio. Oczywiście drewno można odnowić, ale jest to dosyć upierdliwe i bardzo często już po krótkim czasie to drewno naprawdę nie wygląda dobrze. Dodatkowo jest narażone na jakieś wgniotki, odbarwienia, odstających doniczek i tego typu rzeczy.
kamień, raczej nie jest na nic narażony. My parapety zamawialiśmy z firmy, ze sklepu Naturstone. Link Wam podrzucę w opisie. Wracając jeszcze do tematu gładzi, to mamy tutaj gładź gotową w wiaderkach z firmy KB Profinish. Nasz wykonawca mówił, że pracuje na nich od wielu lat i że są spoko i że mają fajną jakość w porównaniu do ceny. Jeśli chodzi o ilość, to mamy tutaj chyba 30 albo 33 wiadra, w każdym razie całą paletę, bo tak najbardziej się opłacało zamówić i była najkorzystniejsza cena. I umówiliśmy się po prostu z naszym wykonawcą tak, że tyle co zużyjemy, to zużyjemy na naszą chatę. Na pewno to powinno wystarczyć, mamy 150 metrów sufitów. Plus myślę, że drugie tyle ścian, jak nie więcej, bo pamiętam, że jak robiliśmy tynki, to po całości wyszło nam 450 metrów. No tutaj jednak troszeczkę musimy odjąć, no bo cały garaż nam odchodzi, odchodzi nam kotłownia, odchodzą łazienki i odchodzi te parę ścian, o których wam wspominałam. I mamy tutaj około 30 wiader 28-kilogramowych. Także tak to wygląda. Będziemy oczywiście Wam relacjonować, jak te gładzie będą u nas wyglądać i mam nadzieję, że będziemy z efektu końcowego i z decyzji zadowoleni i że nie będą to pieniądze wydane w piach i w błoto po prostu. Jak już pomalujemy ściany, co pewnie też nam trochę zajmie, bo malować będziemy sami, pomalujemy sufity, to zaczynamy już taką prawdziwą wykończeniówkę. Będziemy kłaść podłogi, montować gniazdka, no i będziemy się cieszyć tym efektem. Myślę, że to będzie taki najfajniejszy moment wykończenia. Oczywiście w międzyczasie możecie spodziewać się też filmów z wykończenia naszej łazienki, która jeszcze nie jest gotowa, więc serdecznie zapraszam do subskrypcji kanału. A na dzień dzisiejszy już dziękuję. Do zobaczenia następnym razem. Cześć!